Kolejna ściana wypięknieje w Opolu. Pojawi się na jej muzyczny mural, mural związany z historią Festiwalu Polskiej Piosenki. Ikoniczną postacią dla tego festiwalu, Zbigniewem Wodeckim. Jeden z pierwszych murali Zbigniewa w Polsce. Myślę, że kolejna fajna inicjatywa w mieście, w którym mamy już piękne murale, które przyciągają turystów z całej Polski. Przypomnę Krzysztofa Krawczyka, Annę Janta czy Zbigniewa Nowaka z TSA. Teraz Wodecki, znany z Pszczółki Mai i nie tylko. Zapraszamy artystów z całej Polski. Duża nagroda, 40 tysięcy. Farby mamy od firmy Decoral, więc myślę, że wszelkie pomysły są absolutnie możliwe. No i miejsce muralu, Plac Świętego Sebastiana, który się ostatnio pięknie zazielenił, wynowocześniał, a z drugiej strony jest takim historycznym centrum miasta, więc fantastyczna inicjatywa, która wiele osób do Opola przyciągnie. Konkurs rusza już od dzisiaj. Szukamy autorów najlepszych prac i wykonawcy muralu Zbigniewa Wodeckiego, czyli ikony opolskiego festiwalu i jednego z największych artystów, muzyków polskiej muzyki rozrywkowej. Postać, która już 10 lat temu w związku z 50-leciem opolskiego festiwalu została wybrana ikoną opolskiej imprezy, więc to jest postać ikoniczna. W związku z tym bardzo chcielibyśmy, żeby ten mural, który pojawi się na Starym Mieście przy Placu Sebastiana, był wyjątkowy.